Cześć, siedzącym odwiedzam was bardzo serdecznie w odcinku z gry, którą kiedyś nagrywałem. Nagrałem chyba z niej chyba 3 odcinki, albo 2, coś koło tego. I ponownie do niej postanowiłem wrócić. Było kilkadziesiąt może update'ów, odkąd żeśmy skończyli grać na pewnym etapie, którego już tak naprawdę nie pamiętam. Więc zaczniemy sobie od nowa, jednoosobową grę. Nowa gra, przed chwilą sobie troszeczkę pograłem, żeby zobaczyć co nowego jest, co wprowadzili nowego. I muszę powiedzieć, że zmiany wizualne są jak najbardziej na plus. No, tak więc zobaczymy to wszystko za chwilę. Together, forever. I sami zobaczycie, jak ta gra się zmieniła. Okej, dobra. Więc jesteśmy na pokładzie samolotu. Tutaj książka Survival. Jak przeżyć w dziczy. Co za turbulencje? Halo, ja się na turbulencje tutaj nie pisałem. Ale ja protestuję. Ła, kurwa. Może nie tak mocno, co nie? Powaliwszy was? O kurwa, o ja pierdolę. No takie turbulencje to przesada. Skarga będzie. O kurwa. No to żeśmy zaliczyli, kurwa. Twarde lądowanie. No i dobra. No i dobra. Jest ten skurwol czerwony, który nam zapierdoli syna. No i gdzie mi go zabierasz? Ono tu. Ono tu, szmaciudo. No i nie odda. No nie odda. No bo po prostu, kurwa, no nie odda. No i dobra. Odsklenijmy się. Tam jakaś panienka już leży. Z wbitą siekierą w brzuch. Chyba. Dobra. Trzeba się napełnić. Napełnijmy żołądki. Tutaj jakieś medykamenty, siekiera, siekiera motyka. Motyki nie mamy, mamy tylko siekierę. Motykę trzeba będzie zrobić. Molotowy, jakieś kurwa rysunki, nie rysunki. I dobra, czy coś tu jeszcze jest? Do żarełka, czy nie do żarełka? Dobra, powiem tak, jak na razie koczkutanów nie chcę tutaj nawet widzieć. Nie chcę ich tutaj nawet kurwa widzieć, przynajmniej nie w tym odcinku. Jak znajdę katanę, to mogę ich widzieć. Ale katana będzie troszeczkę ciężko znaleźć. O ile dobrze się orientuję. Kurwa mać. Sadne, myślałem, że to już te koczkodane tu przylazły, nie? Ale to by było za szybko. To by było kurwa za szybko. Ale wiadomo, jak się oddalimy troszeczkę za bardzo, to te koczkodane spotkamy. Dobra, czekajcie, ja bym się ogarnął z jakimś oznakowaniem. Samolotu, bo tutaj będą się spawnować luty. Więc ja bym tak naprawdę... do zrobienia. Nie. Krok drugi, to nie. Czekajcie, składowanie, to nie. Signals. Łodzie do zrobienia. Kurwa mać, nie mówcie, że tutaj nie ma tych... Tych gówien. Pierdzielicie, że ich tu nie ma. O dobra, tu jest. Znacznik z patyka. O to mi właśnie chodziło. Co mi tu jeszcze brakuje? Halo? O, dobra, got him. O to mi właśnie chodziło, żeby sobie zaznaczyć, gdzie jest nasz samolot. Żeby potem nie gadać jak dziki. Go nie szukać po całej mapie. Bo tak też potrafię. To tam na chuja potrzebne. Dobra, pozbierajmy tutaj wszystko co możemy. Czyli jakieś kurwa liście, nie liście, gówna inne, dzikie. Dobra. Patyki trzeba kurwa pozbierać, dobra, mamy full patyków. To patyki jak najmniej nie będą interesować. Póki czegoś nie zrobię.
Poza odcinkiem postaram się ogarnąć katanę. Albo może jak znajdę jakieś poradnie, gdzie znaleźć tą katanę szybciej, to pójdę tam z wami. Szukanie katany to też jest całkiem fajne zajęcie, tylko trzeba mieć pancerz kurde dobry, żeby nas te kuczko dane za pierwszym razem nie dojechały. Bo jak kurde mnie zaraszują pizdę, to będę krzyczał. Będę płakał, krzyczał, darł mordę i wszystko po kolei. Może nie kończę w tej kolejności, ale no, wiadomo o co chodzi. Dobra, gdzieś tu coś jeszcze jest? Jakieś walizencje, nie walizencje. Kurwa no. Nie, jeżeli się tego nie dało dać, co nie? Dobra, baterie, o właśnie, chyba baterie. Albo jakieś medykamenty. Ale nie, baterie. Tak jest, baterie, okej. Dobra, i teraz tak, tam jest jakaś zniszczona łódź, to tam na razie nie chcę iść, bo jak tam spadnę, to pewnie się nie dostanę. Tak zwykle bywa. Odkryto nowe zwierzę. O, proszę. Dobra, dobra. Gdzie by się tutaj osiedlić? Na tą chwilę. Polatajmy troszeczkę po tej mapie. Latajmy troszeczkę po tej mapie i ogarnijmy, gdzie można by tutaj się wybudować się. Jak już mówiłem, nie chcę tych kroczkodanów jak najszybciej kurwa widzieć. Dobra, trzeba pozbierać troszeczkę liści do ognicha. Bo uwaga, ognicho to jest najważniejsza rzecz. Podstawowa w zasadzie rzecz podczas survivalu. To jest tak podstawowa rzecz, że bez niej się nie przeżyje. Ogień. Ogień to życie. Ogień daje życie albo je zabiera. Chyba coś tam z tyłu. What the fuck. Aha, okej. Jakieś bugi dalej tutaj są. Jak były, tak dalej są. Czekajcie, czy to widać? Ej, kurwa. Czemu nie widać tego mojego znacznika? Hallo, what the fuck is that? Mapy nie mam, ale czemu mojego znacznika nie widać, kurwa? Właśnie. Te dośliny warto zbierać na medykamenty jakieś. Czemu tego znacznika nie widać? Do chuja? Halo? Co to ma być? R. Teraz widać? Teraz coś tam widać. No więc tam to znaczy, czy już nie będziemy iść. No teraz widać. Tą stronę już nie będziemy iść, bo tam nic nie ma w zasadzie. Pójdziemy sobie w tą stronę. Badamy sytuację, jak to wygląda tutaj. Jak znajdziemy jakąś taką w miarę quality przestrzeń. O kurwa mać, tego się bałem. O kurwa mać, tam już idzie jeden. Spierdalaj. Spierdalaj kurwa. Ja cię nie chcę widzieć, spierdalaj kurwa. Kapiszo niejebany, dobra. Chuj. Dzisiaj nocujemy przy tym samolocie, pierdolę się z nimi pizgać. Pierdolę ich w dupę. Jak to mówią, jeśli ty nie szukasz kłopotów, to one szukają ciebie. Kurwa mać, teraz się boję, że on tu przyjdzie, nie? Dobra, chuj. Trzeba tutaj wybudować takie jakieś schody, żeby łatwiej było się dostać do samolotu. Bo tak skakać jak pojebany, tym się nie widzi. Też kurde, tak dostać się to też tak średnio tutaj jest. Trzeba będzie zapisać jakąś grę. Znaczy, save'a tego zrobić trzeba będzie. Trzeba będzie tą kurwa katanę znaleźć. Jak się znajdzie katanę, to będzie można chodzić na dziwki. Znaczy na te koczkodany. Jak się znajdzie katanę, to będzie można chodzić na te koczkodany. Ale póki nie znajdziemy katanę, to ja się stąd nigdzie nie wybieram. Więc, you know what I mean. What the fuck? Więc, you know what I mean. Dobra, mięsko jakieś mamy. Może to nie li... No nie pierdo, że to on. Ja pierdo, weź, kurwa wypierdalaj. No weź, ja ci tu nie chcę. To nie jest tamten sam. Wypierdalaj. No już tu nie ma, kurwa. Ja pierdolę, nie mam tutaj żadnej tej... Chuj. No i co, będziemy się pizgać teraz? Nie chcę mi się, wypierdalaj. Kolego, żeś tutaj nie przyprowadził? Przypadkiem? O, zajebi! No zajebiście, nie? No zajebiście! Trójka, kurwa! Gangbang!
Zaraz kurwa tu gangbang będzie. Zaraz tu kurwa gangbang będzie. Wyruchaj mnie w dupę i będzie. Dobra, nie od nich spierdalam. Jak najdalej, kurwa, w pizdu. Mnie już tu nie ma. Spierdalać. Kurwa, jeszcze się dobrze nie zacząłem rozgrywać, już mnie gonią te sukienkoty. Sukienstein mnie już kurwa gonią. Ja pierdolę, tu ich obóz jest. Dobra, przynajmniej mam ten znacznik, to wiem gdzie jest mój samolot. Nie, ja od nich chcę jak najdalej, żeby móc się jakoś kurde zakwaterować. W razie to się chce gdzieś zakwaterować. W pizdu. Ale oni mi tego nie ułatwiają oczywiście. Dobra. Niedaleko mamy tam, to ja nie będę oznaczał, że tutaj jest ta wioska ich. Kurwa, hobus. Chuj jeden. Jak znajdę samolot, znaczy ten wrak samolotu, to też znajdę ich obóz. Jak na razie, kurwa, ja stąd spierdalam. Jak najdalej, kurwa, jak najdalej. Żeby kurwa tylko ich nie widzieć. Dobra, raczej mnie nie gonią. Przynajmniej tyle dobrego. A bym się jakby tutaj gdzieś po drodze znalazł katanę. Wiem, że tak. Że tak się napalam tą katanę, ale ona kurwa jest zajebista. Ona tylko szkodane, to ona kurwa wymiata. Gdybym ją miał od razu na początku gry, to kurwa. Nie musiałbym się ich bać, bym ich tutaj kroił, nie? O fakcie, ja są zajebiste, tak w miarę quality. Dobra. Quality ti. Dobra. Idziemy gdzieś, gdzie jest woda. Woda to życie. Idziemy gdzieś, gdzie jest woda, bo woda to życie. Woda i ogień to życie. Też bardziej niby mówi się, że to jest woda życiem. Że woda daje życie. Dobra, gdzieś tutaj może się wybudujemy. Oby tutaj nie było ich zadąbanych szałasów. Jak nie będzie, to będzie za good. Będzie really good idea. Dobra, trzeba się zabrać za jakieś kurde szałasy pierdzielone. Dobra, chyba tutaj się wybudujemy, jak na razie. Jak na razie chyba się tutaj wybudujemy. To będzie najbardziej taki quality. Quality. Dobra, i tutaj jest w miarę zajebiście dużo miejsca. A wiecie co? To jest chyba to samo miejsce, gdzie żeśmy się budowali w poprzedniej części. Znaczy w poprzedniej części, w poprzedniej tej serii. Bo tutaj exactly żeśmy się też budowali. Bardzo dobrze pamiętam tą miejscówkę. Myśmy się tutaj budowali, nie? I tam jest też tam jest też ich obóz, więc to jest dokładnie to samo miejsce. Historia lubi tatać koło. I w tej sytuacji zadziałało to bardzo dobrze. O, lisa. Gdzie mi spierdzielasz, maczuro? Gdzie? O. Będzie na kewach. Kurde, żebym ich tutaj nie spotkał. Do chuja. Ktoś w domu? Nie. Budowali te swoje, kurwa, straszydła jak na Halloween. Chociaż Halloween już praktycznie jest. No bo jak na razie ich nie mam. Więc jak na razie nie będę ich tutaj nachodzić, dopóki się nie ogadnę tak w miarę. Dobra, zaczynamy budowę, wiecie? Zaczynamy budowę. Bo nie wiadomo, kto jej zapadnie zmrok. O, nie, spierdoli. Aaa, sneaky biki, kurwa. Sneaky biki. Takie buty. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze to jest teraz. Nie, wait. O właśnie, kewika. Może kewika. Maskowanie. Dobra, tutaj mamy godzinę. Więc jest quality. Jesteśmy na żarci. Tutaj mi spierdoli, dobra. I tak, otwieramy księgę. Otwieramy tutaj to. Bierzemy tutaj ognicho. Gdzie by się tutaj zadomowić? Ja bym się zadomowił gdzieś tutaj. O, nie.
On się zadmowił gdzieś tutaj, o właśnie, here. Bo będę miał blisko do wody. I teraz się gdzieś tutaj obuduje. Zbudujemy sobie tutaj taki mur obronny, ochronny. I będzie quality. Szkoda, że teraz nie mam monitora 144 Hz. Bo mam 140 FPS-ów. dobra. To teraz trzeba jeszcze wybudować sobie jakieś spanko. Here. Ja bym sobie to zrobił tak o, żeby mnie kurwy żadne nie naszły. W razie czego będę przygotowany. Jeden badyl. Trochę tych kamieni. Ale tutaj jest też dobre, bo jak będę widział tych kruczkodanów, to będę musiał się przygotować do walki w razie czego. Więc to też to jest good idea. Jest dobre pole do spierdalania. To też. Tak więc jest całkiem quality. Dobra, teraz jeszcze 7 tych drewienek potrzebuję. Jest, dobra. No to rąbiemy drewienko. Jak prawdziwy drewal. Vortex drewal. A, nie mamy już siły. Ktoś mi tam pisze jeszcze na Steamie. Czekajcie, niech troszeczkę odpoczniemy. Niech się zregenerujemy troszeczkę. Stamina się nam zregeneruje. I myk, na tą stronę. No, w miarę, żeś dobrze upadł. No nie, kurwa. Idzie tylko jeden, ale kurwa, żebym... Czekajcie, jak mnie nie zauważy... Czekamy, niech on sobie przejdzie, bo jak na razie nie chce mi się z nim napierdalać. Dobra, niech on sobie przejdzie. Bo ja nie chcę się na razie z nim pizgać. No w ogóle takie, gdzie wiecie, z roboty, zmęczony, kurwa, wojownik. Szukał pożywienia dla swojej rodziny, dla swojej żonki, dla dziecka. Miałem nadzieję, że złapię jakiegoś człowieka z tego wypadku, z tego zdarzenia. Ale mu nie przyfarciło, los mu nie przyfarcił. Dobra, powoli się zaczyna dobić zjemno, więc lepiej się szybko ogarnąć z tym szałasem. Z tym szałasidłem. Niech on sobie tam idzie. Ja mu to nie będę przeszkadzał, tu ogarnę, czy miejsce tutaj nie będzie gonić. Niby nie powinno, ale to zawsze trzeba mieć na uwadze. Dobra, i my kitam lecisz. Tak jest, dokładnie. Kurwa, ale te kruczkodany tu mi wszędzie po prostu znajdą. Spieprzyłem stamtąd, znajdź mnie tutaj. Spieprzę stąd, znajdą mnie gdzie indziej. To działa w obydwie strony. Myślałem, że on tam łazi. Tak bez celu. Jak na razie najlepiej jest przed nimi ukrywać albo spieprzać przed nimi. To jest taki najbardziej quality content. Dobra, zapiszmy sobie od razu. Myk. Na pierwszy slocik sobie zapiszmy. I dobra. Ta kłoda, żeby nam tutaj nie spierdzielała za bardzo. Wiecie co, ja bym sobie zbudował tutaj, no to gówno. O właśnie, to bym sobie zbudował. Kto mnie tam pisze na Steamie? A, 1.16. Okej, okay. Czekajcie chwilę, sprawdzę tylko, kto mi tam pisze. Dobra, nic poważnego, zapraszam mnie po prostu do CS-a. Ale w CS-a nie mam zamiaru grać. Tylko mam zamiar dokończyć ten odcinek z The Foresta. Po prostu. O kurde, nie spamcie mi tam. Halo. Pewnie Feniks mi tam spamuje, albo Bujak. Albo Jula. Albo wszyscy we trójkę razem. Ja pierdolę. Kurwa. No i będą mi tak spamować, co nie? No będą. Zaraz się wkurwie tam do niej wejdę.
Coś nie, no nie mogę, muszę mi mównąć. Dobra, idzie noc. Idzie noc, więc przydałoby się odpalić jakieś ognicho. Mam nadzieję, że ich tutaj ognisko nie zwabi. Tych moronów. Dobra, odpalamy fajera. Myk. Wrzucamy do ognicha. Jeszcze nie możemy iść spać. Co te ptaszki, ale jakoś przeżyć muszę. Łapcie pióra. Łapać te pióra. Dobra, kiedy możemy jeść spać? Jeszcze nie, dobra. Nie będziemy jeść, bo jesteśmy najedzeni. Jesteśmy na żarci. Tak, teraz czekać, aż zapadnie ten zmrok. Jezu, jak on szybko zapada, ja pierdzielę. Zapalaj to. Jak to szybko zapadło tej. Podąbane to jest. Ile jeszcze? Ja pierdniczę. Gówno widzę. Gówno widzę tak tu. Dobra, mogę już iść spać? Jeszcze nie. Jeszcze, no sznela. Dobra. Nic się nie dzieje, nic nas nie obudziło. Więc jest dobrze. Jest zagód. Dobra. I teraz tak. I teraz tak. I teraz tak. Zbierajmy sobie troszeczkę tutaj tego gówna. Chyba się nie obrażą, jeśli im troszeczkę podpierdzę tych patyków. I tak mają ich dosyć dużo. Więc chyba się nie obrażą, jak im troszeczkę podwędzę. A na pewno ten wojownik, co był zmęczony wczoraj, się nie obrazi. Najwyżej go dojebie i tyle. To jest dla ludzi. A nie dla jakichś popapranych kurwa kanibali. Dobra, kurwa. Wypierdlaj z tymi szmatami. Dobra, mamy fulla. Jesteśmy nie na żarci. Halo. Halo, 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 halo. To nie może tak być. Jezu, jednego. Wiedziałem, że mi zabraknie jednego. To było minimum, nie? Dobra, zbierzemy sobie ten jeden. Idziemy coś wpierdzielić. Trzeba się też napić. Dobra. Myk, myk, myk. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest? Co? Skąd ja mam tą nogę? Surowe nogę. Ja... Co? Serio? Jak... Ja to mogę upiec? Że co niby? Że kurde niby co? Ej, dobra, teraz to ja jestem kanibalem. Psst. To story, ja nie wiedziałem, że ja mogę kurde nogę usmażyć. Ła. Szmato. No nie drzwi mordy. Jezus Maria, teraz to ja jestem kanibalem. Zamieniłem się kurwa w kanibala. No proszę, no proszę. Możemy sobie to jeszcze założyć? Nie możemy tego założyć. A to lipa. Dobra, jeszcze coś mogę tu. Ja pierdniczę. Dobra, oficjalnie jestem kanibalem. True story.
mamy 3 sodziny jeszcze. Nie za dużo. Kurde, ile tutaj tych ptaków jest. Jezus Maria. Więcej was tu kurde nie było. Powaliło was. Dobra, zapiszmy sobie od razu. I tak, co dalej? Trzeba pozbierać troszeczkę tych kłód. Trzeba sobie zrobić, wiem co sobie zrobimy. Zrobimy sobie wózek na te kłody. O właśnie, garem. Trzeba znowu 27 patyków. Zajebiście. Dobra, tam patyki to powinno się dać rozbierać jeszcze. Nie ma tu jeszcze kłoda, chociaż i tak jesteśmy na żarci, więc... W sumie nie pomoże nam to zbytnio. Gdzieś tu lizard pełzał. O, patrzcie kurwa. Patrzcie kurwa, jaki szybki skurwa. Tylko to nowe zwierzę, okej. Dobra. Ja myślę, tutaj zaczął dozgonać z jakimiś kurde patykami. Ten tam napierdala, jak pojebany. Dobra. Teraz tak. Teraz się takie ostrożne zrobiłem, że to ja pierdolę, nie? Po tym pierwszym starciu to jest jestem taki kurde wyczulony na nich, że to ja pierdzielę. Też tak się boję, że mnie gdzieś zaraz zajdą od tupy strony i zabiją sobie ze mną gangbang. Czy mi się zdawało, czy tam ktoś był. Kurwa lizard. Ja pierdolę, ten skurwol popierdala. Ty mnie kurwa nie jesteś, debilu. Pojebany jesteś. Chcesz mnie tutaj zaraz na zawał zszedł? Ja pierdolę. Wy jesteście kurwa popierdoleni. Te lizardy są popierdolone na pizdę. One chcą, żebym ja tutaj zszedł na zawał im. No ewidentnie tego chcą. Tak, ty. Ja cię kurwa upierdolę zaraz, ty. Zadzie pierdolę, chodź tu. Chodź tu kurwa, mówię. Nie będziesz mi tutaj kurwa straszył, cwelu. Chodź tu cwelu, pierdolone. Kurwa cię jeszcze dodowę, zobaczysz. Ja cię kurwa dodowę. Ja cię kurwa. Ja cię znajdę, ja cię dodowę, ja cię kurwa upierdolę. Ja cię upierdolę ten kark. Dobra, męczymy się. Jakby mamy tego Kevlara. To tak się da niedobrze. Dobra, odkładamy. No, zatrzymasz się? Ja ci upierdolę, co? Kurwa, po co? Chyba mi upierdolę, tylko tutaj te ptaki kurwa latają. Jak pojebane. Po co ja mam lizardy, jakieś kurde polowe, skoro te ptaki tutaj latają. I same się proszą w pierdol. Kurwa pojebane. Czekajcie. Ale bym sobie tutaj wziął tak. To bym sobie wziął. Pióra. Gdzie są pióra? Tu są pióra. Wow. Halo, nie chciałem plecaka. Myk. Dobra. Co się zmieniło w ogóle? Ja wiem, czy się coś zmieniło? Niby dopiero powinno być widoczne na tej sikierze, ale to nie wiem. To nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Halo? W domu nikogo nie ma? Wszyscy w domu zdrowi? I cali? I niezjedzeni? Kurwa, to mi wszystko skrzypi, skrzeczy, kurwa, ja pierdolę. Skrzypi, kurde. Teraz jest już jest tak stary, że on już skrzypi. Muszę zobaczyć, czy ja mogę wziąć maksymalnie tych patyków, żeby wiedzieć za wczasu. Jeśli jest 0. 10, okej, w sumie
Quality. W sumie quality. Dobra. Szukamy dalej. Znaczy nie musimy szukać, bo trzeba poupierdalać te. Te chorągiewki trzeba poupierdalać, będziemy mieli. Łe? Będziemy mieli kurde ten. A wiem co mogę zrobić. Mołotowy trzeba zrobić. Gadem, dobra. Mołotowy podobione. Mołotowy podobione. Teraz to mi kurwa żaden nie podskoczy. Cwaniak. Kurwa. W dupę jebany. Dobra, jeszcze poszukam sobie jakichś patyczków, patykolów. Ukończymy naszą budowę. I chyba będziemy ukończyć. O kurde. Las? A kurde patyków nie ma. No ja pierdzielę. Dojebałem cię. Chyba, że to nie ty. Dojebałem skurwysyna, chyba, że to nie on. Może jest dwóch. Skurwoli. Dobra, jak to Isam mówi, McDrive? Kurwa, ja chcę zjeść, halo. McDrive, kurwa. Na wynos. Myk, kurwa. Zabraknie mi jednego patykola. Ale to boli, jak mi jednego patyka braknie. Ja pierdzielę, jak to boli, nie? Jezu Boże, jak boli, nie? Do kurwa słownie. Dobra, jeden patyk. Tu jest jeden patyk. No i chuj, mamy wszystko. Jeszcze się zrobi składowisko na kamienie i na patyki. Będziemy kurwa ustawieni. Dobra. No bo słuchajcie, tak więc na tym etapie zakończymy ten odcinek. Jeśli on się spodobał, zostawcie lajka, czoła, suba z dzwoneczkiem, jeśli chcecie oglądać więcej takich odcinków, bo może jeszcze coś zrobię, jeszcze coś sklecę, nagram, bo to jest taki testowy odcinek troszeczkę. Jeśli będę miał ochotę, a wy będziecie mieli też ochotę oglądać, to nie ma spadawy, jak dla mnie, no. No więc jak na razie to było na tyle, subujcie, lajkujcie, oceniajcie, ognisko nam tutaj zgasło. Na końcu jeszcze zapalę, żeby było, kurwa, oczywiście. No, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i elo.